Wyruszamy. O 10:00 pewnie będzie mały poślizg na 4. rajd z biało-czerwoną drogami, dróżkami gminy Biała Podlaska. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby zrealizować taki rajd? Skoro to już po raz 4, to ktoś był pomysłodawcą. Nie ukrywam, że chyba ja, ponieważ rozpoczęło się to od pandemii. Chcieliśmy wyjść do ludzi, nie można było w pomieszczeniach, więc wymyśliliśmy rowery. No i tak zorganizowaliśmy pierwszy rajd. Nie pamiętam, ile osób było, ale jakoś taka zadowalająca ilość. Spodobało się, przyjęło. No i jesteśmy dzisiaj już po raz 4. Jest nas prawie 100, więc uważam, że bardzo dużo. A bywa tak, że komuś pomagacie dojechać do mety? Było, tak? Tak. Był pan, który był po udarze, już uważał, że no jest w pełni sprawny, był na elektryku, ale no, prąd się skończył i trzeba było wtedy do samochodu strażackiego, więc dlatego jest z nami zawsze samochód strażacki OSP Sławacinek Stary. Wspierają nas też w tym roku strażacy z OSP Woskrzenice Małe. Ta trasa? Trasa, ruszamy spod urzędu gminy Biała Podlaska, jedziemy do Wilczyna, tam przy dworku jest krótki postój, następnie Julków, Kaliłów i jedziemy do Woskrzenic Małych, gdzie czeka na nas słodki poczęstunek przygotowany właśnie przez strażaków OSP Woskrzenice Małe. Z Woskrzenic Małych przez Woskrzenice Duże Chola do Sielczyka, tam zrobimy krótki postój w Sielczyku i następnie jedziemy do miasta w mieście ścieżką rowerową, jedziemy do Porosiuk, z Porosiuk do Styrzyńca i zakończenie będzie przy szkole podstawowej. Rozumiem, że ten słodki poczęstunek dzisiaj przez całą noc pani dyrektor przygotowywała. Szczerze to część przygotowywałam, ale nie tego słodkiego w Woskrzenicach, ale tego, który będzie w Styrzyńcu. A nie będzie tylko słodki, będą kiełbaski, będzie kociołek. Tam już panowie ze Stowarzyszenia Przyjaciół Styrzyńca przygotowują kociołki, będą racuchy smażone przez panie z Barwinka. Także takie fajne zakończenie. Lecicie na rowery. Tak jest. Jedziemy rowerami. Sport to zdrowie. Sport w gminie Biała Podlaska. Czy już można mówić, że nowy wójt na rowerze? Nie, no spokojnie. Jeszcze kilka dni. Zwykły mieszkaniec gminy. Jedziemy miło spędzić czas aktywnie. Z tej aktywności jesteś znany. Mam nadzieję. Pozytywnie. Dobra, co jest fajnego w rowerze? No to, że można szybko jechać. I no nie męczy się człowiek tak jak przy bieganiu. W trakcie biegania. Sport to zdrowie. Cieszę się, że możemy razem z rodziną, tak, całą rodziną, ze znajomymi uczestniczyć w tak fajnym wydarzeniu. Cieszy piękna pogoda, duża frekwencja. Super, fajna majówka. Pan podobno najbardziej jest aktywnym rowerzystą. Znaczy nie najbardziej, jestem jednym z bardziej aktywnych rowerzystów. Są aktywniejsi naprawdę. No jest okazja pojeździć, także jeździmy grupą, indywidualnie. Od kiedy pan jeździ na rowerze? Od 50 kilku lat. A rajdy? A rajdy tak jak już jesteśmy, 5-6 lat, tak intensywnie. To jakie pan ma osiągnięcia pod względem rowerów, jazdy rowerem na koncie? No osiągnięcia takie, mieszczę się w pierwszej serce w mieście, w pierwszym 1000 w Polsce. Myślę, że to jest wystarczające. Proszę. A najdłuższy dystans, jaki udało się pokonać? To dystans około 150 km, to rajd Karzeszkiego, także to są te moje takie rekordowe, bo tak to tradycyjnie 20-50 km to są takie standardy. Bywa, że rusza pan na taki rajd kilkudniowy, gdzie trzeba namiot rozbijać i nocować pod namiotem? No nie, jeszcze się nie trafiło takiego, ale wszystko przed nami. Także. To my już rzucamy pomysł. No, także podmopuję, dziękuję bardzo. Od kiedy pani uczestniczy w rajdach? Od dzisiaj. Pierwszy raz? Tak. Zawsze jest podobno ten pierwszy raz. Tak, brat mnie namówił. Przygotowywała się pani fizycznie do tego rajdu? Bo... Znaczy ja po trochę jeżdżę, tak w większości kilometrów, no ale to jest pierwszy taki rajd, że dłuższy. Jak to się zaczęła ta przygoda z rowerem? Z rajdami rowerowymi. Właściwie już w tamtym roku braliśmy udział w rowerowej stolicy miasta Biała Podlaska i nasza córka, jako chyba jedna z najmłodszych, osiągnęła najwięcej kilometrów. No i jeździliśmy ogólnie całą rodziną, kręciliśmy te kilometry. To ile udało się wspólnie kilometrów zrobić? O matko. Ja miałam ponad 700, mąż miał ponad 1000, córka miała 500 z kawałkiem bodajże. No to jesteście rodziną tytanów, z tego co słyszę. No, cały czerwiec kręcimy do pracy, na jakieś przyjaźdźki rowerowe oczywiście. Tutaj do Białej często przyjeżdżamy i zwiedzamy okolice Białej Podlaskiej. A kto cię namówił na rower? Sama. A co jest fajnego w jeździe na rowerze? To, że mogę poddychać świeżym powietrzem i trochę wyrwać się. Z codzienności? Z łap smartfona? Tak.